Ezechiasz miał 21 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 11 lat w Jeruzalemie. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana i jego Boga i nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, przez którego przemawiał Pan. Zbuntował się również przeciwko królowi Nebukadnezarowi, któremu na Boga zaprzysiągł uległość. Przeciwnie, usztywnił swój kark i zatwardził swoje serce tak, iż nie nawrócił się do Pana Boga Izraela. Druga Księga Kronik, 36 rozdział, 11 do 13 wersetu. Królowie dwóch plemion Judy, część 47. Sedekiasz, część pierwsza. Lata panowania. 597 rok do 586 roku przed naszą erą. Rok 586, trzecie uprowadzenie do Babilonu. Sedekiasz, który pierwotnie nosił imię Mataniasz, co możemy zauważyć w II Królewskiej, 24 rozdział, 17 werset, co oznacza tyle, co podarunek Pana, został przemianowany przez Nebukadnezara na Sedekiasza, sprawiedliwość Pana, gdy ustanowił go on królem judzkim. Księga Daniela, 2 rozdział, 37 do 38 wersetu, odsłania przed nami, że Bóg niebios uczynił władcę babilońskiego Nebukadnezara ówczesnym królem królów i dał mu władzę nad ludźmi, zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim. We śnie, którego znaczenie zostało wyłożone Nebukadnezarowi przez Daniela, został on przedstawiony jako głowa ze złota. Tak oto Sedekiasz stał się królem wasalem Nebukadnezara, którego wierność babilońskiemu władcy została zaprzysiężona u Pana, jedynego prawdziwego Boga. Gdy studiujemy dokładniej Księgę Jeremiasza, widzimy, jak wyżsi urzędnicy judejscy oraz sąsiednie narody wywierały presję na tego młodego króla. Wśród tych okoliczności przemawiał do niego również Bóg, czyniąc to poprzez swego proroka Jeremiasza. Sedekiasz okazywał się być jedynie słabym i miotanym niepewnością człowiekiem, który raz po raz wybierał inną dla siebie drogę. Z jednej strony miał nadzieję, że uzyska pomoc od Egiptu, z drugiej zapytywał jednocześnie Pana, ale ostatecznie uległ naciskom swoich dostojników i uwięził Jeremiasza. Wiedział bardzo dobrze, co było właściwe, ale wysunięte przeciwko niemu oskarżenie, o którym mówił nam Słowo Boże, pokazuje wyraźnie, jak jego ciągłe niezdecydowanie, raz w tym, raz w przeciwnym kierunku, doprowadziło ostatecznie do tego, że wystąpił przeciwko swemu zwierzchnikowi, a wobec Boga zatwardził swoje serce. Być może przyglądanie się temu słabemu młodemu królowi wzbudza w nas współczucie i może być nam przykro z jego powodu. Bóg pomimo wszystko jednak pociąga go do odpowiedzialności. Przysięga złożona na imię Pana to niezwykle poważna sprawa. Bunt przeciwko niemu jest jak grzech czarów. Sedekiasz usztywnił swój kark wobec Boga.